W minioną sobotę w Domu Ludowym w Chojęcinie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji seniorów. W spotkaniu seniorów z Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chojęcinie udział wzięła senator Angelika Możdżanowska, zastępca wójta gminy Bralin Robert Kieruzal, sekretarz gminy Zbigniew Władka, przewodniczący oddziału rejonowego w Bralinie Alojzy Leśniarek, Rada Sołecka oraz księża bralińskiej parafii. Gości przywitał przewodniczący koła Jerzy Wiśny. Wspólne spotkanie to nie tylko czas zabawy, ale także możliwość podsumowania działalności. Współpraca z zarządem rejonowym w Bralinie układa się bardzo dobrze. Przecież to jest jeden z największych gminnych związków emerytów, rencistów rejonowych w Polsce. To jest największy, jaki jestem. Także współpraca z zarządem moim, Stadziem Długowskim, który jest moim zastępcą, pomaga mi. Początkowe nasze, u nas członków było prawie ponad 90, ale rozkład koła się trochę zmienił i mamy teraz 56 członków czynnych. No, dzisiaj były wręczone złote odznaki, podziękowania i nowe legitymacje dla naszych nowo wstępujących członków. Także mamy piękną świetlicę. Podczas uroczystości był też czas na przekazywanie życzeń seniorom. Złożyła je senator Angelika Możdżanowska, która skierowała do nich wiele ciepłych słów. Wiedzy człowiek uczy się z książki, ale mądrości życiowej od nieco starszych, wcześniej urodzonych, czyli tych z doświadczeniem życiowym. I ja tego, drodzy Państwo, doświadczenie się uczę i od Olejnego, i od Państwa. I to jest dla mnie największa wartość w mojej pracy parlamentarnej. Dzień seniora był okazją do wręczenia 5 złotych odznak honorowych. Wręczono je najstarszej uczestniczce koła, 95-letniej Gertrudzie Kani, a także Mariuszczak, Hildegardzie Rabiedze, Janowi Długowskiemu oraz Stanisławie Snopek. Uświetnieniem całej uroczystości był występ zespołu Ale Babki pod batutą Henryka Kupczaka. Na wszystkich czekała też wspaniała biesiada przy suto zestawionym stole, przy muzyce, tańcach i długich rozmowach do późnych godzin.